Kochani, wiara i niewiara. Z jednej strony, od samego początku na świecie, mamy ludzi, którzy są osobami wierzącymi, którzy kochają Boga, którzy pragną mu służyć, którzy go pragną szukać, a z drugiej strony spotykamy ludzi, którzy właśnie odwracają się od wszystkiego, co jest Bożego Pochodzenia, chcą żyć po swojemu. Czasami dochodzi do większego konfliktu między tymi zgrupowaniami, ludźmi. Słowo Boże mówi nam, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A list do Rzymian dodaje jeszcze, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Chcesz nabyć wiary, chcesz zdobyć doświadczenie z Bogiem, otwieraj Słowo Boże, a Bóg się objawia na kartach swojego słowa, i jak wie, że daje się każdemu z nas poznać, każdemu, kto pragnie go słuchać. Ale myślę sobie, że każdy człowiek ma w swoim życiu. Takie momenty, kiedy zadaję sobie takie ważne pytania co do swojej przyszłości, do miejsca, w którym się znajduję, ale też może pojawiają się pytania związane z jego przeszłością. Skąd się wziąłem? Dlaczego jestem na tym świecie? Co mnie tutaj czeka? I wreszcie, jaka będzie moja przyszłość? Czy jest jakaś nadzieja? I jeżeli zadajemy sobie takie pytania, to Bóg przychodzi do nas z odpowiedzią na kartach swojego słowa. I tu już właśnie na kartach Słowa Bożego, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, na pierwszych stronach możemy przeczytać, że człowiek nie jest wynikiem ewolucji, nie jest wynikiem przypadku jakiejś, jakiegoś zdarzenia, które jest pozbawione jakiegokolwiek większego sensu, ale tu w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w wersecie 26 możemy przeczytać, że człowiek zaistniał z woli wspaniałego Stwórcy. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem, pełzającym po ziemi. Czytamy, że człowiek zaistniał z woli wspaniałego, cudownego Boga i Bóg powierza człowiekowi panowanie nad stworzonym światem. Bóg stworzył wszystko, co widzimy, co możemy dostrzec, ale także też to, czego nie widzimy i nie rozumiemy. Albert Einstein, ten jeden z niesamowitych, wielkich uczonych, powiedział, że gdy patrzy na stworzony świat, to objawia mu Boga takiego wspaniałego, pełnego pomysłu, kreatywności, coś niesamowitego. Ale mówi to, że jest stworzona istota taka jak człowiek, która może kontemplować swoje istnienie, która może odkrywać prawdy zawarte w przyrodzie, mówi, że to już przewyższa jego zdolności jego rozumowania. I ten wspaniały Bóg stworzył człowieka. Stworzył go, jak jeszcze czytamy, na swój obraz. E, to ma wielki, wielkie znaczenie, bo człowiek od samego początku został stworzony do relacji z Bogiem. W swoim charakterze przejawiał cechy Bożego charakteru miłości, szacunku, e, poświęcenia. Człowiek, jak objawia słowo Boże, nie miał być tylko stróżem na ziemi wszystkiego, co żyje, ale jak Bóg później powie na przykład o swoim, Przyjacielu Abrahamie, to mój przyjaciel. E, a Pan Jezus do swoich uczniów powiedział dokładnie takie same słowa, zawarte w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, i tam w wersetach 14-15 raz pojawia się słowo przyjaciel. On mówi: Nie nazywam Was sługami, ale nazywam Was przyjaciółmi. Przyjaciele Boga. Do to, to takiej relacji zostaliśmy stworzeni. W, wracając do pierwszej księgi mojżeszowej, w drugim rozdziale, w wersecie 19, Bóg pozwala człowiekowi nazwać wszystko, co, co żyje. Prawda? Pan Bóg przyprowadza do człowieka zwierzęta, a, Bóg, a człowiek ma znaleźć dla nich nazwę. Jest to tak wspaniała scena pokazująca tą Bożą opiekę. Tak sobie myślę o swoich dzieciach, jak przyprowadziłem do nich kotka, pieska czy chomika i one miały znaleźć imię dla tego, dla tego stworzonka. To też taka, taka, taka relacja. Człowiek żyje w niesamowitym szczęściu z, z Bogiem. Wszystko przebiega wspaniale. Bóg ustanawia dzień, który, który ma być wyrazem jego łączności z człowiekiem. To jest ważne, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę, że to sam Bóg ustanawia ten dzień. Dzień Sabatu. Mówi Jest święty, jest pobłogosławiony. To nie człowiek w ramach wdzięczności do Pana Boga mówi, Panie Boże, to teraz ja bym tak chciał się z Tobą spotykać, jakiś szczególny czas, ale Bóg znając potrzebę, znając serce człowieka mówi, słuchaj, będzie taki szczególny czas, będzie to dzień sobotni, kiedy spędzimy go razem, kiedy będziesz te nasze relacje będą się jeszcze bardziej wzmacniały. Ale czytamy, że to szczęście człowieka zostaje w gwałtowny sposób przerwane bo to na arenę dziejów świata wstępuje szatan, który przez różnego rodzaju tutaj podstęp, przez zwiedzenie doprowadza do tego, że człowiek zaczyna wątpić w Boga, zaczyna wątpić w Boże intencje, zaczyna wątpić w Boże obietnice, a skutkiem tego jest grzech i wypowiedzenie posłuszeństwa. I odtąd po raz pierwszy na Ziemi pojawiają się ludzie niewierzący, więc ludzie którzy wątpią w Boże słowa, wątpią w Boże prawdy, wątpią w, Boże, w to, co Pan Bóg powiedział, a bardziej swój posłuch dają szatanowi. Niestety ten pierwszy akt nieposłuszeństwa, wypowiedzenia posłuszeństwa Panu Bogu, wiąże się z tym, że człowiek został skazany na śmierć. Ech, dzisiaj ludzie nie chcą słuchać Pana Boga. Chcą żyć po swojemu, chcą żyć z dala od jego praw. Chcą żyć tak, jak im podpowiada, jak myśli ich własny rozum, ale tak naprawdę jest to często droga kreowana przez, przez diabła. Na świat przyweszła śmierć. Wiecie, tak naprawdę chyba nie wiemy, tak na, nie zdajemy sobie sprawy, jak to by było żyć, gdybyśmy nie mieli tego, tej świadomości śmierci przed sobą. Pokolenie XX wieku po raz pierwszy zaczęło żyć ze świadomością tego, że może zniszczyć życie na całej planecie. Gdy wynaleziono bombę atomową, a później jej użyto w dwóch miastach, ludzie przekonali się, że mogą zgładzić sami siebie. My dzisiaj żyjemy ze świadomością, czy tego chcemy, czy nie, że mamy mocarstwa atomowe, które wielokrotnie mogą uśmiercić całe życie na tej Ziemi. Ludzie zaczęli żyć w przerażeniu. Wracając do Adama, który uzmysłowił sobie, że wraz ze swoim czynem pojawiła się śmierć, że grzech będzie się domagał zapłaty. A na straży tego, abyśmy otrzymali to, co wybraliśmy, stanął szatan. Ty powiedziałeś, Panie Boże, że on na pewno umrze. A przecież Twoje słowo jest niezmienne, jest prawdziwe. Oni wybrali tak jak... Tak jak zdecydowali, a wybrali śmierć, a ja będę strał na straży tego, że, żeby otrzymali to, co wybrali. I cóż z tego, że zbudujemy piękny, wspaniały dom? Co z tego, że przeczytamy wspaniałe książki? Co z tego, jeżeli nasze życie będzie pełne kolorów i barw, kiedy przyjdzie nam odejść z tego świata, a nasze życie będzie tak naprawdę bez nadziei i bez przyszłości? Co z tego, że. Uczynimy tak wiele rzeczy, kiedy następne pokolenia o nas zupełnie zapomną, o naszych emocjach, o naszych wrażeniach, o tym, jak żyliśmy. Czasami zastanawiam się, jak miał na imię mój prapradziadek, jak miał na imię, a jak żył, a jakie miał emocje, czego doświadczał w swoim życiu. Gdy myślę, że gdy ta świadomość przyszła do Adama, świadomość umierania, świadomość śmierci, świadomość tego, co on wybrał w swoim życiu, to myślę, że nie zostało mu nic innego, jak tylko siąść i płakać. Życie, które miało trwać jeszcze, powiedzmy, ileś tam lat, ale ono zakończy się śmiercią i, i nie będzie żadnej nadziei, żadnej przyszłości. Dzisiaj może każdy z nas się zastanowić nad tym, i co z tego, że będę, tak jak powiedziałem, żył ileś tam lat, kiedy, kiedy nie mam przyszłości. Jak rozwiązać problem grzechu? Myślę, że gdy Pan Bóg kieruje słowa do węża a Adam je słyszy, eee, to myślę, że usłyszał w nich to, co chciał tak bardzo usłyszeć. W Ewangelii, w I Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w wersecie 15 znajdujemy słowa mówiące o tym, że coś się stanie w przyszłości, coś, co odmieni los Adama. Pan Bóg mówi do węża, ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze Ci głowę, a Ty ukąsisz je w piętę. Wszyscy mówią, że jest to zapowiedź przyjścia potomka niewiasty, który odwróci przekleństwo od człowieka, który znów mu nada sens, który znów raz pozwoli popatrzeć z nadzieją w przyszłość. Gdy Adam słyszy te słowa, myślę, że są jak promień światła w mrokach. Przyjdzie potomek, który przywróci mi utracone błogosławieństwo, który nada mi. Sens. I tak sobie myślę, że po raz pierwszy albo jeszcze raz człowiek ma stać się osobą wierzącą, może stać się istotą wierzącą. Jeszcze raz może zaufać Bogu, zaufać Jego obietnicy, a ta obietnica nie będzie opierała się na jakichś baśniach, na jakichś podaniach, ale będzie się opierała na słowie Boga: przyjdzie potomek niewiasty. I człowiek jeszcze raz może uwierzyć, a wystarczy, że będzie się od tej pory trzymał Bożych zapewnień i Bożej obietnicy. Bo wierzyć to nie znaczy być przekonanym intelektualnie o tym, że Bóg istnieje, ale wierzyć to znaczy czynić, być posłusznym Panu Bogu. Wszystko wydaje się znów wracać na dobre tory, jednak grzech, który wszedł na świat, poczynił straszne spustoszenia. <laughs> Już pierwsze pokolenie okazuje, jak trudno powrócić do wiary w Boga. Pan Bóg uczy człowieka o planie zbawienia, o ratunku, który będzie przygotowany w krwi Mesjasza. Ustanawia system ofiarny, za grzech ma być złożone niewinne zwierzę, które jest symbolem przyszłego Jezusa, przyszłego syna Bożego, który złoży swoje życie. Ale w pierwszej w czwartym rozdziale, w wersecie trzecim czytamy, że jeden z synów Adama i Ewy. Miał problemy z zaufaniem tego, to, co mówi Pan Bóg. I w trzecim rozdziale czytamy: Po niejakim czasie Kaim złożył Panu ofiarę z płodów rolnych. Zbawienie, które zostało przepowiedziane w krwi Baranka, zostaje przemienione na własną sprawiedliwość. Kaim pomyślał, i patrząc na te płody rolne, pomyślał: Przecież to one nie są takie złe. Przecież to przyniosę Panu Bogu i ofiaruję. Dlaczego to musi być baranek? Dlaczego to musi być krew baranka? Od tego czasu czytamy o alternatywnym sposobie na zbawienie. On mówi, nie potrzebujesz mesjasza. Wystarczy, że będziesz dobrym, szlachetnym człowiekiem. Wystarczy, że będziesz się modlił, że będziesz szczery, że będziesz uczciwy. Ale mesjasz ci jest niepotrzebny. Słyszeliście to? Wystarczy, że zapanujesz nad swoimi emocjami, nad swoim charakterem. No popatrz na siebie, przecież nie jesteś taki zły jak inni. Przynieś to prze Boży Tron, a Bóg będzie to musiał zaakceptować. Ten system trwa do dzisiaj w szczególny sposób. To dziś możesz usłyszeć o kolejnych warunkach, które ci pomogą wejść do nieba bez Chrystusa. Pość, módl się, Medytuj. To wszystko ma ci dać przepustkę do nieba, a Bóg będzie to musiał zaakceptować. W Ewangelii Mateusza czytamy niesamowitą scenę. Scenę, gdzie ludzie, którzy, którym wydawało się, że mają społeczność z Bogiem, przychodzą i słyszą straszne słowa. Otwórzcie wraz ze mną Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział i tam wers dwudziesty trzeci. Wiecie, często wracamy do tych historii, ale bo to ona mówi o ludziach, którzy prorokują, którzy wypędzają demony w imieniu Jezusa, którzy czynią tak wspaniałe rzeczy, cuda. A w wersecie 23 Jezus im wszystkim mówi takie słowa, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Ludzie przekonani o tym, że żyją. Za pan brat z panem bogiem. Słysząc słowa, nigdy was nie znałem. Jak to jest możliwe? To musi zastanawiać. Dlaczego ci ludzie nie mają żadnej społeczności z panem bogiem? Nie znam was. To grupa ludzi przekonanych o swojej wartości, przekonanych o prawdzie, przekonanych o tym, że żyją dobrze i sprawiedliwie. Niemożliwe. A jednak tak to opisuje Słowo Boże. Tak jak Kain, mordujący brata, ci ludzie nie mają zaufania do Boga, do Jego prawa, do Jego przepisów. Gdy Pan Bóg mówi, w księdze objawienia w 14 rozdziale, w wersecie 12, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa, oni mówią, ale to nie musimy tak dokładnie i tak pilnie tego strzec. My chcemy żyć tak po swojemu. My mamy swoje prawa, swoje rady, przecież świat się zmienił. My chcemy żyć po swojemu. Gdy w objawieniu 14 rozdziale w wersecie 6 Pan Bóg wzywa do tego, aby oddać Mu cześć jako naszemu Stwórcy, a temu, temu, który nas powołał do życia, temu, który nam zapewnia życie, oni mówią, my realizujemy to w inny sposób. Boży plan, który jest oparty na Jezusie, Chrystusie, na przelanej krwi zostaje zamieniony na systemy pośredników, zasług. Nie musicie tak mocno się trzymać szczegółów Słowa Bożego. I oto mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi i niewierzącymi. Wierzący, którzy kochają Boga, i niewierzący, którzy nie ufają Jego intencjom. Kim jestem? Czy jestem gotowy porzucić praktyki swojego życia, swoje wychowanie, rodzinę, w której się wychowałem, przyjaciół, bo tak mówi Bóg, bo tak powiedział Pan Bóg w swoim słowie? Czy jestem gotów stać się osobą wierzącą? Czy jestem gotów popatrzeć na Słowo Boże i powiedzieć: Panie Boże, tak powiedziałeś, amen. i amen? Ja nie będę tego zmieniał. Nie będę szukał drugiego wyjścia, okrężnej drogi. Tak powiedziałeś, ja tak chcę żyć. Chcę iść za tobą. Czy jestem gotów stać się osobą wierzącą? Bo można być, kochani, osobą wierzącą, ale zupełnie niezbawioną, nieuratowaną. Ale można być i wierzącym, i zbawionym, i uratowanym, a ta linia przebiega w miejscu, gdzie upatrywałeś swój ratunek. Kim był dla Ciebie Jezus? Otwórzcie wraz ze mną Ewangelię Jana, 12 rozdział, wers 26. Ale pozwólcie, że nie będziemy czytać od razu całego tego wersetu. 12 rozdział Ewangelii Jana, wers 26, ta historia opowiada o tym, jak pewni ludzie przyszli do Jezusa. Jezus kieruje do nich takie słowa. Jeśli kto chce mi służyć, mówi Pan Jezus. Jezus odwołuje się do, do mojej i Twojej woli wyboru i pyta: Jeśli chcesz mi służyć, czy chcesz mi służyć, czy chcesz mnie postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu, czy jesteś gotowy. No właśnie. Może jesteś pod wrażeniem Bożej miłości, czytasz Słowo Boże, dowiadujesz się o Chrystusie, który nie bacząc na siebie oddał wszystko, żebyś Ty był obdarzony życiem. Pragniesz nadziei, pragniesz szczęścia. Jeśli kto chce mi służyć, czy masz to pragnienie w swoim sercu służenia Jezusowi? Bo teraz Jezus odpowiada, co się stanie dalej. Ale zanim pozwolicie, przeczytamy, co Jezus mówi, to pomyślmy, powiedzmy sobie, czego nie mówi. A Jezus w tym miejscu nie mówi tak. Jeżeli kto chce mi służyć, to niech sobie zawiesi krzyżyk na szyję. Jeżeli kto chce mi służyć, niech słucha pastorów, biskupów, papieży, soborów. Albo jeśli kto chce mi służyć, niech pości, niech się modli. Nie znajdziemy tam takich słów. Werset 26, 12 rozdziału Ewangelii Jana mówi, jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Ależ w tym jest głębia. Jak to? Iść za Jezusem tylko jeżeli chcemy służyć Jezusowi, to tylko mamy iść za nim? Myślę sobie, jakież to ważne, aby Jezus szedł przede mną, jaka to głęboka duchowa lekcja. Iść z Jezusem, iść za nim. Żeby za kimś iść, to trzeba iść w pewnej bliskości. Pamiętam kiedyś, gdy jechałem samochodem. W nieznanym terenie i brat powiedział słuchaj, ty jedź za mną. Ci patrzyłem tylko na, na te jego światła stopu i jak, jak zmieniały, zmieniały się ulice i tylko myślałem, żeby mi tylko gdzieś nie skręcił, bo ja zostanę w tym mieście i ani nie będę go widział, ani ten. Także musiałem cały czas baczyć na niego, gdzie, gdzie on się znajduje, w którym miejscu. Iść za, Jezune, za Jezusem to iść w pewnej bliskości, w pewnym zrozumieniu. Jezus jest tym, który prowadzi. A więc to jemu oddaje ster swojego życia. On wyznacza drogę, on wyznacza kierunek. On jest tym, który mówi, słuchaj, to nie jest miejsce dla ciebie, to nie jest droga dla ciebie. Tak jak przewodnik może w górach, który patrzy na swoich podopiecznych i mówi, tą drogą nie pójdą, bo są za słabi, może trzeba obejść to inną trasą. Kiedyś uczestniczyłem w spływie kaja, kajakowym. To jest tratwa Flisacy w, na Dunajcu w Pieninach. I tam jeden z tych fiakrów, chyba bodajże tak oni się nazywają, gdy spływaliśmy, zada, zadawał, Flisacy, tak, zadawał, zadawał pytania, czy Dunajec skręci w prawą stronę, czy w lewą stronę. Nie wiem, czy jeżeli uczestniczyliście, to może też zadawał takie pytania. Po jednej stronie była ogromna góra, a po drugiej był lasek. No, dziwne pytanie, w którą stronę skręci? No, przecież Dunajes nie będzie płynął na górę. No, wszyscy mówili w lewo, prawda? Ale okazało się, że Tunaj skręcał w prawo, bo nasza perspektywa była zaburzona i nie widzieliśmy, że to już do tej góry jeszcze było daleko. I wiecie, ta sytuacja się powtarzała raz po raz, bodajże siedem razy z tego, co zadawał te pytanie i zawsze, żeśmy się mylili, potem już na przekór ludzie mówili, prawda, że, 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 że ten. Ale to tylko też pokazywało, że czasami my patrzymy z innego poziomu. I nam się wydaje coś, że jest proste i idzie w dobrym kierunku, ale to nie zawsze tak jest. W sprawach duchowych potrzebujemy przewodnika, potrzebujemy kogoś, kto nam powie, jak mamy iść, chociaż nam się może wydawać, że ta droga jest zupełnie niewłaściwa i kierunek niewłaściwy. To jednak, jeżeli tak powiedział Pan Bóg, to tego się mamy trzymać. To jest droga, którą wyznacza nam Jezus. Ale tak sobie myślę, Jezus idzie pierwszy. Tutaj, w Wiśle, jak byłem ostatnio, to było bardzo dużo śniegu. Chyba ledwo co wtedy dojechałem, albo zostawiłem samochód i tak się zakopałem na dole tam, w jakiejś zaspie. I, I tak sobie myślę, kochani, jak iść za kimś po śniegu, głębokim śniegu, czasami w wędrówkach górskich. Ten, kto idzie pierwszy, to ma łatwo, czy, czy ciężko? Ciężko, prawda? I tak sobie myślę, że gdy Jezus idzie pierwszy, to On stawia czoła burzy życia. On przyjmuje wszystkie ciosy a my idziemy za Nim w Jego ochronie. On ma siłę, On wie, jak ma nas przeprowadzić, a my w Jego cieniu jesteśmy schowani. On ma moc, a my mamy wiarę. I On nas prowadzi bezpiecznie, prowadzi nas do celu. Idź za Jezusem. Jakie to piękne, że to Jezus idzie z przodu. W psalmie 23 Dawid kiedyś powiedział takie słowa, że choćbym szedł nawet ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. A tak sobie myślę, że na chwilkę, jakbyśmy przyjęli te słowa, boś Ty przede mną, bo Ty Panie Jezu, idziesz przede mną, bo Ty mnie prowadzisz. Gdy idę z Jezusem, to jestem pewny zwycięstwa. Niezależnie co człowiek dzisiaj upatruje, co to znaczy zwycięstwo, ale myślę, że każdy z nas wie, co to jest radość, co to jest szczęście, co to jest nadzieja. Gdy idę z Jezusem, to to wszystko mam zagwarantowane. Idę w Jego cieniu. W tym wersecie 26 Jezus dodaje takie słowa. Niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Gdy idę z Jezusem, to będę tam, gdzie on jest. A gdzie dzisiaj jest Jezus? Ja wierzę, że on jest w swoim słowie, ja wierzę, że on jest wśród nas, ale jesteś wśród tych, którzy są potrzebujący. Wśród tych, którzy są odrzuceni, którzy są odpychani, wśród tych, którzy potrzebują pomocy. Jezus mówi: Jak idziesz ze mną, to na pewno będziesz pośród nich. Nie będziesz od nich z daleka, nie będziesz od nich uciekał. Gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie, mówi Pan Jezus. Będę tam, gdzie będę mógł czynić, pomagać drugiemu człowiekowi. W wersecie 27 do tego za chwileczkę wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli na te słowa Pana Jezusa, jak reagują ci, którzy Go słuchali. Werset 28 i 29. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. A inni mówili, że Anioł do Niego przemówił. Jakaż to dziwna reakcja ludzi. Oto Pan Jezus przemawia, mówi do, do tłumów, i głos z nieba się odzywa. Oto Ojciec przemawia, a ludzie mówią zagrzmiało. Czy może być większe jakieś świadectwo o Jezusie? A ludzie mówią zagrzmiało. Nie chcą słyszeć, nie mogą mu słyszeć. Zanim jednak zwrócimy uwagę na tych ludzi tam, zastanówmy się, ile razy w moim i twoim życiu zagrzmiało. Ile razy Pan Bóg do ciebie przemawiał, prosił ci, abyś porzucił jakieś zachowanie, jakąś myśl, jakąś czynność. A my pod wrażeniem, Mówimy, Boże, tak zrobię, tak będę postępował, a za chwilę wracamy do tego samego i mówimy, zagrzmiało. Ileż razy Bóg ratował nasze życie? W wypadku, w chorobie, w cierpieniu podnosił nas, pokrzepiał, a my mówiliśmy, to przypadek, to szczęście. Zagrzmiało. Ileż razy słyszałeś Boże apele do Twojego serca, które mówiły, idź za Jezusem. Zostaw to wszystko, uchwyć się Jezusa, przyjdź na, na bożeństwo modlitewne, przyjdź. A my mówimy, Boże, tak, to jest dobry czas, pójdę, aby za chwilę wyjść z nabożeństwa i powiedzieć, a tylko zagrzmiało. Ale Jezus również do tych osób, które tam były, w wersecie 30 mówi, nie gwoli mnie, odezwał się ten głos, ale gwoli was. To na świadectwo nie dla mnie, ale dla was. I po tych słowach w wersetach 31 i 32 Jezus zapowiada swoje, swoją misję, mówi o swojej misji. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad Ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. I możemy wrócić jeszcze do wersetu 27. Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Jezus mówi, że przyszedł na ten świat właśnie dla tej godziny. Przyszedł, aby złożyć swoje życie w ofierze: w ofierze, która odwróci nasz los, która da nam przyszłość, da nam nadzieję, która pozwoli nam pojednać się z Bogiem. Ten święty Bóg. W swoim synu przychodzi na ten świat, aby ponieść krzyż. Krzyż, który jest symbolem hańby, cierpienia. Krzyż, który może być kojarzony tylko z przelewem krwi, z torturami. Ale Jezus nie baha się go podnieść. Nie baha się go wziąć na siebie. I niesie krzyż się choć pod jego ciężarem upada, ale on niesie. Niesie zbity, biczowany, wyśmiewany, szydzono z niego, kpiono, ale on nie się krzyż. Na tą godzinę przyszedł. Dla swoich dzieci, dla swoich przyjaciół przyszedł na tą godzinę. Czeka go odrzucenie, wyśmianie, zdrada uczniów. Ale on nie się krzyż. wytrwale Niewiasty płaczą, a On niesie krzyż. A w końcu do tego krzyża zostaje przybity. W samotności, w bólu. Wtedy, gdy wszyscy Go opuścili, On woła. Ale potem z krzyża możemy usłyszeć słowa Wykonałość. Droga do zbawienia została otwarta. Moi przyjaciele mają przed sobą przyszłość. Mają życie. Wykonało się. Dziś tak jak wtedy są ludzie wierzący i niewierzący. Jedni są gotowi uchwycić się Bożego Słowa i słów Chrystusa i powiedzieć: Panie, ja chcę iść za tobą. Ale są i tacy, którzy chcą żyć z dala. W Wersecie 36 Jezus nam wszystkim mówi: Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powie, powiedział, i odszedł, i ukrył się przed nimi. Jezus mówi: Szukajcie światła, wierzcie w światło, szukajcie Bożego Słowa, bo to jest proces, który pozwoli Wam wzrosnąć, uwierzyć. I wydaje się, że Jezus uczynił wszystko, co mógł. I rzeczywiście tak jest. Ale zobaczcie, co mówi werset 37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. Czasami chciałoby się żyć i zobaczyć, jak Jezus dokonuje tych wspaniałych dzieł, które są opisane w Ewangelii. Jak ślepy widzi. Jak głusi słyszą. Jak ktoś powstaje z martwych. Jak Jezus ratuje. A tutaj czytamy, że ludzie widzieli te cuda i nie wierzyli w Niego. Dlaczego? Ewangelista Jan przytacza tutaj poselstwo z proroctwa Izajasza. Mówi, kto uwierzył wieści naszej? A ramię Pana komu się objawiło? No kto uwierzy tym słowom? Kto uwierzy tej prawdzie zawartej w Biblii? Czy jestem nim ja i ty? Czy jesteśmy gotowi uwierzyć słowa Boże? Pozwólcie na jeszcze trzy wersety. Na początek 41 i 42 tej historii. To powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Oto byli ludzie, którzy wierzyli w Chrystusa, wierzyli Jego Słowu. Uwierzyli. Gdy dziś myślimy o faryzeuszach, to myślimy, że to najgorszy objaw człowieka obudnego, zdradzonego. Ale tam jest powiedziane, że byli tacy, którzy wierzyli. Ale z obawy o faryzeuszów to nie wyznawali swojej wiary. Myślę, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, jaka wiara wzrośnie w moim sercu. Jakie drzewo wiary. Czy będzie to malutka roślinka podatna na jakikolwiek wiatr, czy wyrośnie mocne drzewo z korzeniami zapuszczonymi głęboko w serce, w, w prawdę Słowa Bożego? Wiecie, że to drzewka, może same rosną te dzikie, ale te inne, którymi trzeba się opiekować, to trzeba dużo starania, dużo zachodu, żeby to zakiełkowało. Kwiatki. To my decydujemy, jaka jest nasza wiara, to my decydujemy, czy ta wiara jest mocna, ugruntowana na Jezusie i ugruntowana w Chrystusie. Uwierzyli w niego, ale nie wyznawali swojej wiary. A wers 43 dodali: dodaje. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Wiecie, czasami ludzie słyszą prawdę. Może my jesteśmy takimi, poznajemy prawdę, ale obawiamy się, bo co się stanie w moim życiu? Jak pójdę za Jezusem, i co wtedy? Co z moimi marzeniami? Co z moimi planami na życie? Co z moją przyszłością, moim majątkiem, moją pracą? Gdzie mnie to wszystko zaprowadzi? I czasami mówią: Może lepiej zostać w tym samym miejscu. Nie wyznają swojej wiary. Bardziej umiłowali chwałę ludzką. Żyjemy pośród swoich przyjaciół, kolegów, znajomych. Co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą, jak ja wybiorę Chrystusa? No, co mają powiedzieć? Myślę, że się spotkają, spotkasz z aplauzem i, i że cię przytulą i powiedzą wybrałeś Jezusa, jak to dobrze? Mało kto w taką sytuację miał do czynienia. Z reguły będzie odrzucenie, będzie wyśmianie, będzie wyszydzenie. Ale ty pójdziesz za Jezusem. Ty będziesz miał życie. Ty będziesz miał przyszłość przed sobą. Ty będziesz miał nadzieję w sercu. Ty będziesz miał Boże błogosławieństwo. Wtedy byli tacy ludzie, którzy mieli wiarę, ale nie wyznawali jej. Ale my nie musimy wcale do nich należeć. Możemy się uchwycić Chrystusa, możemy żyć pełnią wiary, powierzać mu swoje troski, swoje nadzieje, swoje plany, żyć tak, jakby Jezus żył cały czas przy nas, szedł z nami. A jeżeli komuś z nas brak, brak jakiegoś odwagi, brak decyzji, to był taki człowiek, który przyszedł do Jezusa, ta historia zapisana w Ewangelii Marka, który powiedział, Panie, pomóż niedowiarstwu memu. Może to jest potrzeba i naszej modlitwy. Panie, pomóż niedowiarstwu memu. Pomóż mi się stać osobą wierzącą. Pomóż mi iść przez życie za Tobą. Nie pozwól nam wyrwać z serca ziarna prawdy. Nie pozwól, aby gdy wyjdziemy, z nabożeństwa, abyśmy sobie tylko powiedzieli o, no, zagrzmiało. Amen.